zaczynamy dzisiejszy odcinek od Chinggis Khana, który z Mongolii pochodzi, bo tam też pochodził, jest moim przyjacielem, chociaż ta przyjaźń jakoś tak wielce mocna nie jest. Minęło was kilka tur, jak na razie tam trochę się biją, trochę nie, a on chce, żebyśmy wypowiedzieli wojnę Hiawatce, czyli temu Irokezowi. A ja się nazywam Gabriel i miło mi was serdecznie powitać w kolejnej części naszego cyklu, w którym gramy w Civilization. Bardzo bym chciał zacząć tę wojnę już, ponieważ ten gościu rzeczywiście zaczyna trochę ekspansywnie działać i nie dziwię się, że on wszystkim nadepnął chyba na odcisk, bo już się z nim, już się co najmniej z kolejną osobą próbuje walczyć, więc dajcie nam 10 tur na przygotowania, to jest dobra nowina. I taki też jest nasz pomysł. No, trzeba się będzie... prawdopodobnie będziemy działać w ten sposób, żeby zdobyć to miasto najpierw. Zobaczcie, co się dzieje. On już ma tu jedno miasto, tu kolejne zbudowane. Tu trzecie. Tu jest czwarte, więc... no jak popatrzymy, gdzie on jest, Hiawatta, tu 323 punkty. No to go plasuje... No Gandhi ma tylko więcej, Chinggis Khan mają więcej. No ale on jest taki... On ma to do siebie, że zobaczcie, on jest dokładnie po środku tego wszystkiego. On jest idealnie między między Karakorum, między Honolulu, między Kopenhagą. Po prostu źle trafił, że tak powiem. Dlatego zaczniemy tu działać bardzo szybko. Ja nawet wiem, czy oni już nie walczą. Zobaczmy w ogóle przegląd dyplomatyczny. Hiawatha. Nie o to mi chodziło. Historia umów, polityka globalna, o to mi chodzi. Hiawatha wojuje z Polinezją. No to zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Ale wiecie, nie ma za bardzo jak na razie powodu, żebyśmy już zaczynali tą wojnę. A no niestety mają dość ciekawe siły. No my mamy tutaj kontyngent na tyle silny, spokojnie byśmy w stanie to miasto przejąć. No bo my się też musimy jakoś rozwijać. Mamy też możliwości takiego ostrzału, gdyby ktoś próbował nam wejść siłami bliżej naszej ziemi. W międzyczasie trochę żeśmy pobudowali. Celność poproszę. Kolejne siły tam będziemy rzucać. Bo no, tam będą najbardziej potrzebne. A w Persepolis, no, jeżeli chodzi o produkcję. W Pasargadach trzeba coś zbudować. Epopeja narodowa. Rozdaje się 5 do pewienia się wielkiego osobistości w tym mieście w Pasargadach. 12 tur. To jest dość długo. A my za bardzo na to sobie nie możemy pozwolić. Więc może spróbujemy w jakimś innym mieście. Niech pomyślę. Tu Notre Dame się ciągle buduje, tak jak zaczęliśmy chyba w ostatnim odcinku. A tu jest Petra. Okej. Okay. Tymczasem Gordium powiększyło się parę tur temu i dalej możemy próbować coś z tym miastem zrobić. To jest taki nasz przyczółek, trochę odsunięty na dalszy plan. Tu jest ładnie. Też by warto tu miasto założyć, bo żelazo tu jest, a ja niestety żelaza nie mam nigdzie. To jest upierdliwe. Dobra. Warsztat. A w tym czasie te siły tutaj będą trochę jeszcze stały, niestety. A robotnicy w sumie też. Ten Galeas popłynie też gdzieś tutaj. Baszbalik udało się nawrócić. Spróbujemy nawrócić Karakorum. Póki mamy jeszcze tego proroka, te wojska tu lepiej, żeby zostały. A wy płyniecie gdzieś tam z powrotem. Przecież nie wiem, czy to się jeszcze uda. Następna tura. Polinezja i Mongolia zostają przeciwni. No to nie jest taki dobry pomysł. Nie wróży to za dobrze. A tymczasem... Morem Lasem, Dania i Manilia. Nie są już sojusznikami. Gdzie jest Manila? Manilia. Jakkolwiek to miasto się nazywa. O! A to miasto już jest w ogóle atakowane i kurde... Chyba tam już w ogóle wojna się jakaś toczy. No zobaczymy. Astronomia przy okazji nam się rozwija. Co nam, mam nadzieję, pozwoli zobaczyć trochę więcej świata.
No to chłopaki, tak jak mówiłem, siły trzeba przerzucić tu w dupę, gdzie oni się... A, dobra. Czasami gra robi rzeczy, no nie... Ja się szczerze mówiąc dziwię, że ona w ogóle to robi. Wypłyniecie tam. Jest fajne, że cywilne jednostki mogą podróżować przez tereny innych państw. Jeszcze jeden gracz gdzieś został. No, Chingischanie chyba zaprowadzą wojnę. Tego się właśnie mogliśmy spodziewać. No, dokładnie tutaj. Będą się tutaj trochę lali. No, będzie mu ciężko, bo Chingischan to jest taka, on to wojownicza postać by zawsze była. Ektabanie, tu spróbujemy zdobyć tą epopeję narodową. Trochę to potrwa. Gdy tam. Okej. Na czym stanęliśmy? A tak, jednostki bez rozkazu. Tu przesuwałem trochę. Trzeba by trochę rozwijać te nasze siły. Mordek! I tu jest ciężki teren do prowadzenia działań zbrojnych. Bo masa dżungli to jest taki. To jest ten najmniej przyjemny, szczerze mówiąc, moim zdaniem. Tak, najmniej przyjemna przestrzeń do walki. No ale dobra. Nie jest tak źle. Wy tu. Ten galeas tutaj. On może kogoś ostrzelać, gdyby to było nam potrzebne. Dobra. A ten nasz główny kraj specjalnie nie jest obstawiony wojskiem, ale to nawet dobrze. Co tam, co? Co się dzieje z tą Trimerą? Mamy gdzieś dopłynąć, gdzieś gdzie mogłaby sobie odpocząć. Stąd będzie trochę gorzej. Nie wiem dokładnie, gdzie ją wysłać. Następna tura. Aha, jeszcze ci debile. Nie zrozumieli. I dalej. No. Bardzo mi się zawsze. O, Hiawatha i Kamehameha zawierają pokój. No tak, bo oni tam się za bardzo nie są w stanie. On teraz walczy z kim innym. Inwestorzy są nie są już uczyni Hanoi, a jedna z naszych jednostek dostała awans. Zmasowany ostrzał poprosimy. Robotnicy. No, oni sobie jeszcze postawią, chociaż zobaczmy, czy coś się rozwinęło. Czy jakieś nowe pola mamy na których. No, nie za bardzo. Przy okazji, śmieszy mnie czasami, jak ta gra prowadzi wielki mur. To jest generalnie bardzo śmieszne. No, mamy też spore siły zbrojne. Co generalnie dobrze świadczy. Przepraszam, mamy sporo złota. Co generalnie dobrze działa. To jest taki fajny element, bo złoto to są rzecz ważna w tej grze. Tak, jasne, wiem. O, no, błąd, pomyłka. Ty rozszerzasz wiarę. I to niestety likwiduje tego gościa. Straciliśmy więc jednostkę. Zdarza się. Mało błąd. Wy tu bliżej. A w Pasargadach co budujemy? Musiał te galeasy budować, szczerze mówiąc, no ale nie za bardzo jest możemy. Trimery, kutry, karawele będą później, więc łucznicy z łukiem kompozytowym. Natomiast to ma dobre plusy do takiego rozwoju. Attila i Gandhi prowadzą wojnę, więc jeszcze lepiej. No, tego się spodziewałem, myślę, że będą cały czas lali. A oni są tam daleko w sumie. Pewnie gdzieś tu. Dobra. Uwielbienie króla, Tars się powiększa. Niestety nie trwa nasza złota tura. Ona jest dla nas tym takim elementem, który zawsze chcemy uzyskać. Masa kurde tych łuczników. Nie dobrze to wygląda. Bo wejdziemy z tym naszym kontyngentem praktycznie centralnie w to, co się tutaj będzie działo. Okej, te wszystkie jednostki takie były. Może tu. Tam i no, to jakoś idzie. Kurde, tą jednostkę. Ja jej muszę kazać gdzieś płynąć inaczej. Bo ona sama, że tak powiem, popłynęła. Albo niech tam jeszcze popatrzy. Może coś się uda znaleźć ciekawego. Następna tura. A wy wracacie. Mniej czy bardziej. Tu. Aha, spoko. Jednostka, galeas. Następna tura. I tego się właśnie. Kilka. O nie, Attila On chce panu co? Michael Schnu,
chujcie sem tu mala. Otwartych granic. To może nam zaoferować wieloryby przy okazji za to. Ale co ci da to otwarte granice? No tak, jemu dadzą dużo, bo on chce najprawdopodobniej przyłożyć jakiś sposób temu Irokezyjczykowi. Nie, zaraz, nie, co ja kurde gadam. Mylę go z tym Hunem. Czyli Attila to jest Hun, sorry, a ja mylę go z Mongołem, z Chingis Hanem. To nie. Won. Jakby tamten pośród bym się bardziej zastanawiał. Kamecha zaczyna mnie irytować, tylko wojna rozwiąże ten problem. Szkoła sojuszników mogą uznać cię za jednego z nich, powiedział Herald Sinozęby. Ta, robi się koalicja przeciwko temu jednemu gościowi. Dobra, tylko daj nam 10 tur na przygotowania. Wszystkich będę poszło 10 tur na przygotowania. Kiedy możemy zacząć w każdej chwili, taka jest prawda. Ale między innymi o to chodzi. Notre Dame zbudowaliśmy, architektura to zapis wspaniałych idei ludzkości. W tej obszernej księdze swoje miejsce ma nie tylko każdy symbol religijny, ale także każda myśl człowieka. Powiedział Victor Hugo. Plus 10 do zadowolenia, plus 4 do wiary. Wielcy kupcy plus 1. Hurra! W międzyczasie astronomia. Heroj żagiel rozpiął i był wzdęty. Siadł u steru i biegle przez ciemne odmęty łódź kierował. Super, tylko że był wzdęty. Wzdęcia to jest bardzo nieprzyjemna rzecz, która na szczęście mnie osobiście nigdy specjalnie nie przeszkadzała. W sensie nie była to dolegliwość, na jaką chorowałem. Pozwala zakontrolować jednostki podróżujące po oceanach. Super. I właśnie mamy karawele, to jest bardzo fajnie. Obserwatorium możemy zresztą budować. Czy wiesz, synu, z jak niewielkim zrozumieniem rządzi się światem? Renesans. Trafiliśmy, otwarliśmy nowy rozdział naszej historii. I bardzo fajnie, to się przyda. Jeszcze nie możemy niestety zbudować za bardzo żadnych ciekawych jednostek, ale pojawili się szpiedzy. Lubię szpiegów w tej grze, chociaż czasami są mało przydatni. Gdzie byśmy gościa wysłali? No co prawda ten nasz Persepolis ma duży potencjał. Więc de facto fajnie było, jakby pierwszy ten z naszych szpiegów poszedł do kontrwywiadu. Ale ja bym wolał kogoś... Ja bym go wolał wysłać do tego gościa. Do tego Irokeza, bo z nim będziemy walczyć, to jest prawie pewne. Z prawdą ma tu sił zebranych sporo, ale tutaj są rzeczy, które ja bym bardzo chciał. Trufle to może nie, ale konie na pewno. Bardzo bym chciał tu, nie wiem, no jest tu parę ciekawych rzeczy i jest tu sporo lasu do wycięcia. Ja sobie chyba postawię za misję w tej grze, obcinać las. Wycinać las. Dobra, technologia. Ta mechanika. To jest rzecz, którą tutaj na pewno potrzebujemy. W Pasargadach w tym samym czasie zbudujemy sobie zamek. Natomiast to musimy wzbogacać, że tak powiem, trochę inaczej. W Suzie. Mur. No musimy trochę podbudować się militarnie, myślę. To za niedługo. To sobie chłopaki dadzą radę. Ten galas leci tu, wypłynie ciekawe jak dalej. Te siły tu już byśmy zostawili. Okej. Okay. My tam. Tu jak było, tak zostaje. Kurde, co z tymi robotnikami? Dlaczego oni jeszcze nie zbudowali tych cholernych farmy? No tak, bo oni tam pewnie musieli znowu te drzewa wyciąć albo coś takiego. Okej, okay, następna tura. Jednego gracza jeszcze nie znam. No, tego się spodziewałem. Oho. Wojenka. Słabo to wygląda. Tak, to tobie powiedziałem, że wojnę wypowiemy. Okej. Okay. Tak, to się stanie. Wypowiadamy wojnę. Cudownie. To niestety... No jeszcze na szczęście nie skończy się dla nas koniecznością ataku. Nie mam taką nadzieję. Nam się jakieś wojska poprzesuwają. W pobliżu Tarsu
jest jednostka, tak? Herald się obrony i Herald prowadzą wojnę. Herald, ty jesteś właściwie stąd, dobra. Co, możesz usiąść któryś z tych miast i tak prędzej, że później będziemy pewnie z tobą też walczyć. No okej, okay. No to zaczynamy zabawę. Pierwsza nasza wojna. Jakkolwiek... O, super. Wzięli to miasto i mamy przerypane. Równie dobrze możemy zlikwidować tą Trimerę, bo ona za wiele nam nie da. Robotnicy sobie postoją. Te siły by trzeba wysłać tam. Wiatr mi tu. Ta jednostka. Ta Trimera jeszcze gdzieś tam spróbuje coś znaleźć, ale nic tam nie widzę ciekawego. Robotnicy wracają tutaj. Niech pomyślę. Wy możecie ostrzelać tych gości. To jest dobry pomysł. Możemy się nawet ich szybko pozbyć. Bardzo dobrze. Wy musicie atakować. No, po prostu nie mamy za bardzo czasu i możliwości, żeby czekać. Rozłożyć i przyłożyć. Tak, wy. Tu. Aha, nie dacie rady już. Świetnie. A, idealnie to nie jest, że tak powiem. Przynajmniej trochę bardziej można by spróbować pewne rzeczy rozwinąć. Właśnie tego się bałem, kurde. Z masa tego przeklętego. Tych przeklętych dżungli. A on ma plusy do dżungli, jestem pewien. Trochę naszych jednostek może zginąć w czasie takich prób. Wy tu. A wy bliżej. O, dobra. No może to nie był najbardziej idealny pomysł, ale zobaczymy, co oni dalej zrobią. Polinezja i Indie zostają przyjaciółmi. A niech sobie i będą przyjaciółmi. No właśnie, teraz siła się na nas skupi. Wcześniej mamy dość potężne wojska, żeby chyba wytrzymać. Nawet jak nam zabiją jedną, czy dwie, czy trzy jednostki, to wiecie. No tak, tą jednostkę stracimy, tych rycerzy. Trudno się mówi. Oni najczęściej na te później trudności bardziej się nie starają. Deklaracje przyjaźni z Chingischanem. Nie. My będziemy działać sami, chociaż mamy powody, żeby rozważyć to w przyszłości. Dobra. No, on przynajmniej ostrzeliwuje jeszcze mu tam jakieś siły. Się boję trochę, że... O, mamy Petrę. To prezydent do żywności, prezydent do produkcji, prezydent do złota, do wszystkich pól pustynnych zajętych przez miasto. No, działa. I najbardziej postępowi ludzie na ziemi. Gandhi, my jesteśmy 10. I to jest kwestia społecznej polityki. No, idealnie nie jest, ale to się właśnie zmieni, bo... Właśnie dostaliśmy możliwość wybrania kolejnego z naszych ustrojów. Wolność już zbudowaliśmy w całości. Zobaczmy, co nam pobożność oferuje. Świątynie dochód, zwiększenie dochodu miast w złocie o 10%, bądź reformacja, która... we wszystkich miastach posiadających cud świata przyrost kultury zwiększa się o 33%, co dla nas jest dobre, nawet bardzo dobre, trzeba powiedzieć. I natychmiast wkraczamy w złotą erę. No, mamy blisko do złotej ery. 26, nadwyżki z zadowolenia. Ja bym wziął na razie tą teokrację. To nam powiększy trochę trochę złota. A w tym czasie w Persepolis możemy coś dalej zbudować. Teraz tak, nie musimy budować już cudów, więc przydałoby się właśnie trochę militarnie, myślę. Stajnie. Mamy tu gdzieś jakieś konie, tak są, a to się nam przyda. Coś jeszcze? Robotnicy, oni tam zostaną. No i teraz co, no? Trzeba by... atakować. No, się tego się kurde bałem. Strasznie nas spowalnia ta dżungla tutaj. To będzie taka długa wojenka, ale...
Lepsza taka niż żadna, jak to się ładnie mówi. Czasami jak się mówi. O, ci to od razu po prostu zmiotą tych łuczników. Tylko, że potem dostaną w dupę od tych pozostałych tam. Ale to dobrze, bo skoro jego siły są tutaj, to rozprawienie się z nimi da nam po prostu pewne, no, będzie dla nas pewnymi możliwościami, no. Nie czarujmy się. Chodzi też o to, żeby po prostu wyciąć, ilu się da. Wy tych już nie zaatakujecie, możecie atakować tylko raz na turę. Wy zostajecie, wy też, to są tylko robotnicy. Galeas popłynie sobie gdzieś tu. Ta Trimera podobnie. Nigdy nie wiadomo. No za Chiny, no co my zrobimy? No ten Trimer możemy tylko prowadzić indziej, popłynąć. Dacie radę kogoś ostrzelać, dacie radę. Przynajmniej tyle. Właśnie musimy wam likwidować jednostki, to jest podstawa. No a galeasy sobie postoją trochę tutaj. Są zabezpieczeniem na wypadek, gdyby coś poszło nie tak. Następna tura. Polinezja potępiła Irokezów, a niech i próbują. Tutaj też trwa wojna. Wojna, wojna, no wszędzie wojenka. Kurde, jak na Ukrainie. No dobra, te jednostki też się prawdopodobnie zaraz pożegnamy z nią. No właśnie. O, tyle przynajmniej fajnie, że trochę ich tam przyciąłeś. A, próbują dalej. Okej. No, ale Chinggis Khan nie próżnuje. Przynajmniej tyle. Ja się boję, że on zacznie mi to miasto atakować, a ja chcę je zdobyć. Tego jestem pewien. To jest jedyny problem z... jak się ma... natychmiastowe leczenie poproszę. Jak się ma właśnie wojnę z jakimś kumplem. Z kumplem w ogóle dużo powiedziane. Dobra, rozwal tych. O, pięknie. Wy rozwalacie tych tutaj, wy tych tutaj. My przesuwamy jednostki właśnie bliżej tego miasta. Wy tu. No, to tyle. Nie sięgniecie, a te trebuszety będą nam potrzebne później. No i ten tu się musiał jeszcze wcisnąć ze swoimi siłami. Dobra. Łucznicy bliżej tam poproszę. Ta Trimera, no gdzieś tutaj. Ten Galeas tak samo. Mniej więcej na tyle. A miasta się rozwijają, spoko. A, o, fajnie. Ten pozwala nam przepłynąć gdzieś tu. Robotnicy w Tarsie, wy się zajmiecie tutaj budową czegoś użytecznego. Wybcie ten. To tyle. A w Suzie. Mennica. To jest dobre rozwiązanie, bo tu mamy złoto. Złoto w tym mieście, złota trochę w tym mieście jest. Gdzie jeszcze coś budujemy? Stajnie, okej. Okay. Herald zagraża stabilności świata. Czas rozprawić się z tą cywilizacją. Powiedział konsul z Polinezji. A ja ci mówię, pieprz się, bo... wolę być z nim w dobrych stosunkach. Nie interesuje nas ta propozycja. Coś jeszcze? No tak. Of mordę. To było wredne. Stary, to było wredne. No ale niech próbuje. Jeszcze mi się tam kurde generał pojawił. I to ze wszystkich francuski. Dobra. To miasto i tak będzie nasze. Nie udało się określić, nie da się określić Imperium Irokeskiego, bo prześcignęliśmy ich w badaniach. To znaczy, że musimy wciepnąć tych chłopaków do Delhi. Wysyłamy tego gościa do Delhi, bo tam ma to większy sens. No a w międzyczasie... wy tu, ucznicy, dobra. Ta Trimera sobie płynie tu, ten Galeas też tam gdzieś bliżej. Gordium właściwie, skoro już tu kurde jesteśmy, to kupujemy huter. I właściwie na razie to będzie chyba tyle.
jeszcze skończymy tą turę i będzie trzeba trochę przerwać, myślę. Ściąć ich, proszę. Sobie tu. Dobrze jest, natomiast to jest coraz bardziej... coraz bliżej nasze, że tak powiem. Całe siły właściwie już stamtąd wzięte. Rycerze. Trzeba też czasami kupić jednostki, taka jest prawda. A tak na to miasto będzie się skończy trochę źle, więc na razie się powstrzymamy od oblężenia. To będzie punkt na następną. Następny odcinek. No. Hongkong deklaruje wojnę. Hanoi deklaruje wojnę. Fajnie, bardzo śmiesznie. Śmieszne. Rozpoczyna się złota era, to dobrze. I to by było na tyle. Dziękuję wam serdecznie za to, że byliście tutaj z nami na ten odcinek, a po turze jednej czy dwóch prawdopodobnie zacznę nagrywać kolejne. Widzę, co się mniej więcej dzieje. No nie dzieje się za dobrze, ale też jest generalnie okej.